Cześć, jesteśmy w Turawie, gdzie studenci w tym roku rozpoczęli swoje piastunalia. Jezioro, ognisko, imprezy do białego rana. Byliśmy tu przez całe 3 dni. Zobaczcie, jak się bawiliśmy. Piknik Turawa jest zorganizowany po to, żeby młodzież się zintegrowała, żeby troszeczkę spędzić czasu na wolnym powietrzu i dobrze się bawić. Ja przygotuję jutro konkursy, dzisiaj może też jakiś wypali, dlatego serdecznie zapraszamy. Są nagrody do wygrania, dlatego wszystkich chętnych niech żałują, że tu nie byli, może tak. Codziennie się uczę, tak już smutno mi się zrobiło, jak przypomniałem sobie o tych chwilach. No ale teraz mam 3 dni takiego odpoczynku i wiem, że wrócę i będę musiał znowu zakuwać. Jest to jakaś forma relaksu, odpoczynku przed sesją, przed egzaminami. Przed sesją czy przed piastonaliami? Przed jednym i przed drugim. Zostawiliśmy w autobusie jeden śpiwór i mamy 2 śpiwory na 3 osoby. Nie mamy namiotu, dlatego no, mam nadzieję, że będziemy się bawić do samego rana i nie będziemy potrzebować tego namiotu, tak? Więc jak się dzisiaj bawisz? A jak myślisz? A jak ty pijesz łychę, to jak się bawisz? Ja się bawię świetnie jak piję łychę, ale no dzisiaj właśnie nie piję łychę. A ja piję bardzo, ja więc się czuję po prostu naprawdę zajebiście. Tak jak ty, jak pijesz łychę. Chryzantemy złociste w mojej drobce. Jakie jeszcze plany na dziś? Jakich konkurencji możemy się spodziewać? No właśnie, pogoda nam sprzyja, dlatego niedługo będzie przyciąganie liny, to zejdziemy troszeczkę niżej i będzie przyciąganie liny na plaży. Często musisz tutaj używać swoich supermocy? Tak, i zaraz będę musiał stąd uciekać, ponieważ będę musiał ratować kolejnych ludzi. Okazałeś się zwycięzcą tego konkursu, ale pewnie dlatego, że dobro zawsze zwycięża. Tak jest, już mówiłem wcześniej, dobro zawsze zwycięża. Zwyciężyło i tym razem żaden mojo jojo nigdy nam nie podskoczy. Zawsze będziemy do przodu. Pamiętajcie, że na uniwersytecie czuwam ja. Bawię się bardzo dobrze, problem jest taki, że muszę iść niestety jutro do pracy i to mnie bardzo boli, bo tu jest bardzo sympatycznie i miło i przyjemnie, fajni ludzie, fajna atmosfera i żyć nie umierać. Piastunalia 2012 właśnie wystartowały. 2 dni imprez i wielu ciekawych konkursów tutaj nad Turawskim Jeziorem. Ale najlepsze dopiero przed nami. Zapraszamy.
Jak się bawisz? Znaczy na razie się nie bawię, bo ciężko pracuję, jak widać, ale zamierzam dobrze zabalować. A jaką formę pracy tutaj prezentujesz, uprawiasz w ogóle?